Dzisiaj coś dla miłośników kryminałów. Chciałabym Państwu polecić najnowszą książkę niemieckiej mistrzyni, królowej kryminału, Charlotte Link, Samotna noc. Chyba nie muszę zachęcać do czytania kryminałów tej autorki, bo są one naprawdę zawsze pełne emocji. Zwykle występuje tutaj taka wartka akcja. Dzieje się naprawdę wiele, wiele ciekawych rzeczy. Nie inaczej jest w tej książce. Chociaż akcja rozgrywa się w okolicach Bożego Narodzenia, w zimowe takie dni, daleko tutaj jest do takiego świątecznego klimatu, bo dzieją się rzeczy straszne. Jest to książka z cyklu, w których występuje sierżant Kate Linville i to ona prowadzi to śledztwo i ma rozwikłać zagadkę, co łączy wydarzenia sprzed 10 lat, gdy pewnego otyłego nastolatka napadnięto, bardzo brutalnie pobito, podtruto, z wydarzeniami, z okrutnym morderstwem i w ogóle całą serią tragicznych wydarzeń teraz, współcześnie. Co łączy? Łączą między innymi odciski palców. Czy faktycznie będzie to jakiś, nie wiem, ten sam zabójca, czy osoba, która łączy te dwa wydarzenia? To wszystko jest mocno zagmatwane. Książka jest pełna emocji, ale tak jak przyzwyczailiśmy się do tego, że zwykle u Charlotte Link akcja jest bardzo taka wartka, bardzo szybka, tym razem jest tutaj pewne wyciszenie, pewien spokój. Akcja oczywiście przebiega płynnie, ale w zdecydowanie wolniejszym tempie. Jest cała plejada postaci, które są świetnie skonstruowane pod względem psychologicznym i trudne do rozpracowania. Jak zwykle rozwiązanie jest zaskakujące, no ale to już jest domena książek Charlotte Link. W mroźny, grudniowy wieczór Anna Carter wraca do domu opustoszałą drogą prowadzącą przez wrzosowiska północnego Yorkshire. Otuchy dodaje jej jadący przed nią czerwony samochód. Nagle kierująca nim kobieta zatrzymuje się, a do środka wsiada mężczyzna. Chociaż Anna nabiera podejrzeń, odjeżdża, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Następnego dnia okolica obiega wiadomość o śmierci kobiety z czerwonego samochodu. Kim był mężczyzna, z którym widziano ją poprzedniej nocy? Nieznajomym czy przyjacielem? Czy to on zabił Diane? Śledztwo komplikuje się, gdy znalezione w samochodzie ofiary odciski palców prowadzą policjantów do nierozwiązanej sprawy sprzed dekady. Co łączyło kobietę lub jej mordercę z zaatakowanym we własnym domu nastolatkiem? To jedna z zagadek występujących w tej książce. Żebyście Państwo mieli okazję wczuć się w klimat i to napięcie, które nam towarzyszy od pierwszej do ostatniej strony tej powieści, proszę posłuchać. Było potwornie zimno, a do tego leżała na czymś twardym. Pamela mocno zamrugała oczami, które były chyba napuchnięte. Przez wąską szczelinę okienną, tuż pod sufitem, do wnętrza wpadała odrobina światła. Choć określenie światło było przesadą, to była jedynie drobna smuga rozproszonego zmierzchu. Widziała tylko niewyraźne kształty przedmiotów, sięgające aż do sufitu regały, a na nich rozmaite rzeczy, których nie potrafiła rozpoznać. Sama chyba leżała na podłodze. Gładkie płytki, lodowate, bez żadnej izolacji przed zimowym chłodem. Nagle przypomniała sobie, że padał śnieg. Na zewnątrz było okropnie zimno. Teraz przebywała w nieogrzewanym pomieszczeniu. O Boże, mruknęła cicho. Usta miała wysuszone, jakby wypełnione watą albo trocinami. Próbowała się wyprostować, milimetr po milimetrze. Tak bardzo bolała ją głowa. Wszystko jej doskwierało, ale głowa najdotkliwiej. Pewnie doznała wstrząśnienia mózgu. Czyżby pękła jej czaszka? Nagle przypomniała sobie cień. Cień za drzwiami. To była ostatnia rzecz, którą ujrzała. Potem zapadła ciemność. Ale przedtem pojawił się ból. Straszliwy ból. Zamknęła oczy, zobaczyła pręt uderzający w jej głowę. Z jakiegoś metalu. Ktoś przyczaił się za drzwiami i żelaznym prętem uderzył ją w czoło. Jej myśli nabrały tempa. Richmond. Przebywała w Richmond. Odwiedziła tę kobietę. Jak ona się nazywała? Sue Raymond, kobieta z dzieckiem, szkolna koleżanka Millie Henderson.
Kiedy w jej głowie zaświtało nazwisko Millie Henderson, nagle powróciły wszystkie pozostałe wspomnienia. Zalały jej myśli, jakby w jednej chwili pękła tama, która je dotąd wstrzymywała. Wyjazd na długo wyczekiwany weekend, Leo, telefon od inspektora Berdena, jej gotowość, by nadłożyć drogi do Richmond i sprawdzić, czy Sue Raymond udzieliła schronienia Millie Henderson. Dziwne zachowanie Sue, emanujące z niej strach. Wróciłaby tu ponownie sprawdzić, weszła do domu. Za pierwszym razem Sue nie wpuściła jej do środka, za drugim zrobiła to bez chwili wahania. Pułapka, to oczywiste. Mila przebywała w domu, przejęła kontrolę. Kiedy Pamela zjawiła się ponownie, wiedziała już, że policjantka nie da za wygraną, że jakimś sposobem się zorientowała i wezwie kolegów funkcjonariuszy. Trzeba ją było unieszkodliwić. Asiu współdziałała, mimowolnie. Na poły oszalała ze strachu z powodu dziecka. Była gotowa na wszystko, byleby tylko Mila zostawiła je w spokoju. A ona, Pamela, złamała wszystkie zasady. Nikomu nie zdradziła swoich zamiarów. Jej najbliższa współpracownica, sierżant Linville, nie miała pojęcia, gdzie się podziewa, podobnie jak pozostali pracownicy wydziału. Do poniedziałkowego poranku nikt nie zauważy jej zniknięcia. Rzecz jest mocno niejasna. Są osoby samotne, są osoby pogrążone w depresji. Co tak naprawdę zmusza człowieka, pcha człowieka do popełnienia wielu czynów, których potem bardzo, bardzo żałuje? Jakie tajemnice kryją się w tym kryminale? Co tym razem zafundowała nam Charlotte Link? Sięgnijcie Państwo po tę książkę. Zapraszam. Dzisiaj chciałabym Wam serdecznie polecić książkę autorstwa Jeanette McCurdy pod tytułem Cieszę się, że moja mama umarła. Jest to bardzo kontrowersyjny tytuł, który mnie zachęcił do przeczytania tej powieści autobiograficznej. Autorka jest amerykańską aktorką dziecięcą, która była niegdyś związana ze stacją Nickelodeon, więc myślę, że część z nas może ją znać oczywiście. Jest to powieść bardzo wzruszająca i szczera, ponieważ Jeanette przedstawia okres swojego dzieciństwa, gdzie jako mała dziewczynka zaczynała swoją karierę w showbiznesie i była bardzo podatna na wpływy zarówno swojej toksycznej matki, ale i wielu innych osób, więc taka niewinność została tutaj ukazana. Później przechodzimy do okresu już troszkę buntu, gdzie jednak był on bardzo wewnętrzny, a zewnętrznie wszystko musiało być idealne. No i kończy się na tym, gdy Jeanette jest już dorosła i niezależna. Książka ta opowiada o toksycznej relacji Jeanette ze swoją matką, o procesie wychodzenia z zaburzeń odżywiania, a także właśnie o takiej próbie wyjścia z ograniczeń z tej klatki, ponieważ Jeanette chciała poczuć przynajmniej raz w życiu tą wolność. Więc myślę, że tematy są nam znajome i książka ta szczególnie powinna być skierowana do ludzi młodych, do nas tak właściwie, nastolatków, oraz dla rodziców, ponieważ Jeanette przedstawiła, jak rodzice wpływają na dziecko i to, w jaki sposób wychowują go w dzieciństwie, może rzutować praktycznie na całe jego życie. Poruszająca, dobitnie szczera, zawierająca wiele ciekawych sentencji i myślę, że może pomóc wielu, naprawdę. Dlatego gorąco polecam, zachęcam do przeczytania.